Cześć, witam Was wszystkich dzisiaj w trzecim wideo z serii Zamykania Niezamkniętych Spraw. Na samym początku chciałbym przede wszystkim bardzo mocno podziękować za zaangażowanie pod pierwszym i drugim wideo z serii. Przypomnę, w pierwszym opowiadałem o tym, jak pracować skutecznie w blokach czasowych, a w drugim Maciek opowiadał o tym, w jaki sposób wykorzystać w pracy zdrowy egoizm. Jeśli nie widziałeś tych filmów, zajrzyj do nich koniecznie, jak tylko skończysz ten materiał, otwórz sobie w nowej karcie oba te filmy i obejrzyj je po kolei. Gdzieś tutaj powinny być przeze mnie podlinkowane. Dzisiaj w trzecim materiale z serii porozmawiamy o tym, jakie są najczęstsze błędy przy wprowadzaniu nowego sposobu pracy czy planowania. Zobaczysz, że to nie jest tak, że tylko Ty masz tak, że jak coś nowego wprowadzasz, to nie zadziała, potem czujesz się beznadziejny, sfrustrowany i w ogóle nie chcesz pracować w ten sposób, uznajesz, że to nie ma sensu, rzucasz w cholerę metodę i twierdzisz, że zawsze życie było beznadziejne. Zastanawiam się, czy stać Cię na to, żeby wdrażać różne rozwiązania ciągle po łebkach, na końcu stwierdzając, że one po prostu nie działają. Tak się składa, że byłem w tej sytuacji i nieraz starałem się wdrożyć różne rzeczy, a potem okazuje się, że to wdrożenie przebiegło jakoś nie bardzo, metoda nie zadziałała, rzuciłem to w cholerę na bok, stwierdziłem, że to jest dziadostwo, w ogóle nie będę w ten sposób pracował. Mniemam, że byłeś w podobnej sytuacji nie raz, a nawet nie dwa. Zaczekaj więc do końca tego materiału i pokażę Ci, w jaki sposób skutecznie raz na zawsze przestać z tym walczyć i wdrażać rzeczy właściwie. Gdy wdrażamy coś nowego, to strasznie się cieszymy. Widzimy, że nasze życie zmieni się o 80 stopni, że będziemy weselsi, radośni, bardziej szczęśliwi i po prostu nie możemy się tego doczekać. I to jest naturalne, bo gdy chcemy wdrożyć coś nowego, to zależy nam, żeby to było od razu. Nie chce nam się czekać. Po prostu chcemy, aby te zmiany, które sobie zaplanowaliśmy, działy się już, a najlepiej, żeby zadziały się już wczoraj. Zatem chcemy nie czekać i w pełni korzystać z wszelkich dobrodziejstw, które ta nowa zmiana za sobą niesie. No niestety takie podejście, mimo że bardzo byśmy chcieli, po prostu nie działa. A dlaczego to nie działa? Otóż już Ci mówię. Po pierwsze, sytuacja najczęściej jest taka, że jeśli chcemy wprowadzić jakąś zmianę, to ona składa się z wielu różnych elementów i każdy z nich wymaga wdrożenia. My byśmy chcieli to wszystko wdrożyć jednego dnia, w jednej chwili, w jednym momencie i tak jak mówiłem wcześniej, od razu czerpać wszelkie możliwe benefity z prowadzenia tej zmiany. To się niestety nie da, choćbyśmy nie wiem jak wywrócili nasz dzień do góry nogami, jednego dnia nie damy rady tego wszystkiego wdrożyć. Po drugie, nawet wtedy, gdy zaczniemy wdrożenie w miarę sensownie. Dzisiaj wdrożymy jedną rzecz, za tydzień drugie, za tydzień trzecie. Nawet jeśli w ten sposób podejdziemy do rzeczy, to bardzo często, zanim domkniemy nasz proces do końca, zaczynamy wprowadzać już w nim zmiany, bo coś nam nie pasuje. A niestety to wszystko wymaga czasu i dopiero jeśli wprowadzimy całość i zobaczymy, że to nie działa, wypadałoby wprowadzić jakieś zmiany. Natomiast jeśli wciąż będziemy wprowadzać te zmiany, zanim zdążymy zweryfikować, czy to, co wymyśliliśmy, czy jakaś metoda działa, to będziemy w ciągłej zmianie, w ciągłym poszukiwaniu rozwiązania. Natomiast nie będziemy w stanie sprawdzić, czy to, co znaleźliśmy, to, co sobie wybraliśmy, faktycznie ma szansę zadziałać. Trzecia sprawa, której bardzo często się poddajemy, to skrajnie mała cierpliwość. Popracujemy w jakiejś nowej sytuacji jeden tydzień, twierdzimy, nie ma, koniec, nie działa. No niestety, drodzy moi mili, bardzo często sytuacja wymaga dużo większego czasu, aby wdrożona zmiana miała sens. Nawyk nie wytworzy się z nas przez tydzień. Naprawdę, to wymaga więcej czasu. Pamiętajmy też, że nie wszystko nam się udaje. Nawet jeśli ustalimy sobie plan wdrożenia, nawet jeśli stwierdzimy, że wytrwamy w nim więcej niż tydzień, nawet jeśli będziemy faktycznie konsekwentni, to może się okazać, że nam się to po prostu nie uda. Coś się wykrzaczy, czegoś nie dociągniemy do końca, postąpimy niezgodnie z założonym planem. Pamiętajmy, że bardzo często jedna mała zmiana potrafi zniwelować cały proces. Dlaczego? Dlatego, że taką mamy naturę. Jesteśmy tak ambitni, że chcemy postępować zgodnie z wymyślonym planem w 100%. I jeśli będzie jakiekolwiek odstępstwo od tego planu, jeśli jakikolwiek element tego planu nam się nie uda, tracimy chęć działania i mówimy, chrzanie, to nie dla mnie, od początku. Albo nawet nie od początku. Po prostu przerywam. Ta metoda jest do bani, zajmę się czymś innym. No dobra, skoro możemy zrobić tyle różnych dziwnych błędów, to jak ich uniknąć? To są trzy dość proste w sumie rozwiązania. Po pierwsze, zauważ, żeby nie wywalać od razu do góry nogami całego naszego życia, bo to po prostu nie zadziała. No więc jeśli już wiemy, że mamy nie wywalać do góry nogami całego naszego życia, to pamiętajmy o tym, żeby zmieniać tylko jedną rzecz na raz, abyśmy mogli nad tym panować, a cała reszta, żeby nie przeciążała naszego umysłu, tylko aby działała gdzieś tam po staremu, a my miejmy to skupienie na jednej rzeczy i tą jedną rzecz zmieniajmy naraz. I zmieniajmy tę jedną małą rzecz małymi kroczkami. Jeśli z jakiegoś powodu chcemy zacząć na przykład pracować w blokach czasowych, to tak jak mówiłem, 2 materiały wcześniej, nie wrzucajmy od razu całego dnia w bloki czasowe, zacznijmy od 1 w tygodniu. To jest naprawdę dobry początek. Potem będzie 1 każdego dnia, potem będzie na przykład 2 w jednym dniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dorzucajmy sobie małe kroczki, jeśli osiągniemy mały sukces. To jest fajna sprawa. Pielęgnowanie tego, żeby te małe kroczki dawały nam małe sukcesy, a my się z tego cieszymy. Ale już nie tak mało, tylko trochę więcej. To, co Ci dziś pokazałem, to tylko wierzchołek góry lodowej. Sporo więcej w temacie planowania, efektywnego działania, wdrażania zmian, zmieniania swoich nawyków, układania życia po swojemu, w taki sposób, jak chcesz, żeby ono działało. Więcej tego typu elementów zdradzamy w naszym kursie planowania i produktywności Przeżyj swój dzień po swojemu, do którego oczywiście możesz dołączyć. I oczywiście wiedza, którą na tym kursie prezentujemy, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki. Cała ta wiedza jest dostępna w internecie czy w książkach. Jeśli oczywiście chcesz zbierać z tego internetu okruszki i nimi sobie gdzieś tam te swoje życie łatać, nie ma sprawy. Jeśli chcesz jednak mieć tę wiedzę zebraną w jednym miejscu, to jest kurs dla Ciebie. Niezależnie jednak od tego, czy będziesz chciał do naszego kursu dołączyć, czy też nie, zapraszam Cię na konferencję 3 filary produktywności, gdzie wraz ze wspaniałymi prelegentami, bo zaprosiłem, słuchajcie, Asię Węglarz, Damiana Lewandowicza i Agnieszkę Pieniążek, będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób burzyć bariery mentalne, w jaki sposób mieć maksymalne skupienie na pracy i w jaki sposób skutecznie i solidnie budować nasze nawyki. Dołącz do tej konferencji, ona już jest niebawem. Link do niej, data i tak dalej. Wszystko masz w opisie pod tym filmem. Będzie na tej konferencji mnóstwo mięcha, zapisz się na nią w linku poniżej. Na pewno nie będziesz żałować. Aha, jest jeszcze jeden element, o którym prelegenci niewiele wiedzą. Wiedzą tylko tyle, że będzie panel dyskusyjny. Ja na niego już szykuję pytania, których oni nie znają. Zatem zapraszam Cię gorąco na tę naszą konferencję. Dołącz już dzisiaj i do zobaczenia na konferencji. Cześć!